Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że będziecie Państwo zainteresowani tymi szczegółami, o których opowiem. Moja szanowna przedmówczyni opowiedziała Państwu garść cennych informacji na temat historii zabytku i też mówiła sporo o kwestiach artystycznych. Ja bym się chciała skupić na wymowie propagandowej tego dzieła, rozwijając nieco przedstawione już fragmenty informacji. Bo historycy sztuki mają predylekcję, żeby mówić o rzeczach, które w pierwszej kolejności są najpiękniejsze i najbardziej takie widoczne, natomiast te kwestie dotyczące zagadnień politycznych czy pewnych motywów i celów, które stoją za autorami, czy w przypadku tutaj za fundatorem dzieła, mogą zejść na drugi plan, a one wydawały mnie się szczególnie ciekawe. Mam nadzieję, że Państwo też będziecie podzielali tą opinię. No właśnie, wracając jeszcze do miniatury, którą już Państwo mieliście okazję widzieć na prezentacji pani Wyszyńskiej. Widzimy tutaj, jeszcze raz powtórzę, patrona Królestwa Polskiego, świętego Stanisława, który roztacza swój płaszcz opieki nad dostojnikami państwa polskiego, Królestwa Polskiego. Po lewej stronie jest fundator dzieła, po prawej stronie król Zygmunt Stary. Już ta scena otwierająca katalog arcybiskupów gnieźnieńskich jest szczególnie wymowna pod kątem politycznych aspiracji fundatora. Tak jak mowa była o tym, fundator przedstawia się, tutaj można pomyśleć, że on jest zminiaturyzowaną wersją swojego patrona, czy też nie tyle swojego, co patrona Królestwa Polskiego, czyli świętego Stanisława. Zaczepia się ten temat nieco o kwestię portretowości. Mówiliśmy, czy tam mowa była na poprzednim, podczas poprzedniego wykładu o tym, że twarze są zindywidualizowane. Ja bym raczej podkreśliła fakt, że one są stypizowane, to znaczy jest tak duże podobieństwo pomiędzy tymi fizjonomiami, że ciężko mówić o tych aspektach, które gdzieś tam różnicują. Oczywiście to dzieło jest niezwykle misternie i pieczołowicie wykonane i artysta stara się wprowadzać detale, które różnicują tych biskupów przedstawionych po kolei, natomiast no, nawet tutaj na tym fragmencie powiększonym w poprzednim wykładzie, który ilustrował podobieństwo fizjonomiczne Tomickiego i świętego patrona, widać było, że kanonik, który stoi za plecami Piotra Tomickiego, też ma fizjonomię taką jak i biskup Tomicki i święty Stanisław. No więc tak, no ten przykład właśnie ilustruje, że trudno mówić o fizjonomii. Stanisław Samostrzelnik przedstawił na tej scenie postaci, które znał ze swojego osobistego doświadczenia. Ma kontakt i ze swoim zleceniodawcą Piotrem Tomickim i z królem, dla którego 10 lat wcześniej maluje modlitewniki, i z kanclerzem wielkim koronnym Krzysztofem Szydłowieckim, dla którego przez 20 lat pracuje, wykonując dla niego różne dzieła, więc tych ludzi bardzo dobrze zna i można by było przypuszczać, że byłby w stanie, jeżeli by zechciał, te detale fizjonomii oddać w formie lepszej niż tak jak tu, bo powiedziałabym raczej, że one są właśnie stypizowane. A wracając do wymowy politycznej, do aspiracji politycznych biskupa Tomickiego, czego wyrazem jest cała ta księga, czyli katalog arcybiskupów gnieźnieńskich i żywoty biskupów krakowskich, dwie części umieszczone w jednej księdze. Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, że na pewne elementy, które możemy, pewne cechy, które potwierdzają tą interpretację, które możemy wyczytać już właśnie z tej miniatury. Proszę zwrócić uwagę na to, że mm,
na to, że ta miniatura w zasadzie jako jedyna z całego katalogu jest w swojej formie i sposobie przekazania tych elementów, umieszczenia w kompozycji tych elementów archaiczna w formie, czyli średniowieczna, można by powiedzieć, jeżeli chcielibyśmy w ogóle różnicować i skupiać się na detalach, które potwierdzają, które różnicują nam sztukę średniowieczną od sztuki renesansowej. W porównaniu z pozostałymi miniaturami w rękopisie, tak jak mogliście Państwo to widzieć na poprzednim wykładzie, gdzie Pani pokazywała różne elementy tych miniatur, ta miniatura jest wyraźnie różna, ponieważ sama kompozycja tego przedstawienia, stłoczenie postaci, ścisłe zakomponowanie planu i pokazanie ich w hieratycznej, czyli akcentującej wielkości, w zależności od tego, kto ma jaką rangę i znaczenie, w hieratyczny sposób, jest wymowna. To znaczy artysta w zasadzie wszystkie pozostałe miniatury wykonuje na sposób, można by powiedzieć, renesansowy, oprócz tej jednej. Można by pomyśleć, że nie bez powodu to ma miejsce, to znaczy w taki właśnie sposób mógł wybrnąć z pułapki, jak przedstawić aspiracje polityczne biskupa Tomickiego. Proszę zwrócić uwagę, że wprawdzie święty patron jest wyraźnie większy od pozostałych postaci, natomiast biskup i król są przedstawieni na jednym planie. Na jednym planie też są przedstawione herby, po lewej stronie herb łodzia fundatora biskupa Tomickiego, po prawej stronie herb króla. Już w ten sposób możemy odczytać, że biskup przedstawia się na równi z królem. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to fakt, że wprawdzie święty Stanisław pochyla się nad królem, błogosławi go, ale tak z drugiej strony wygląda to nieco tak, jakby to na prośbę Tomickiego on się pochylał nad tym królem. I ten sposób przedstawienia fundatora i w ogóle ranga tego dzieła i taka kunsztowność niezwykła, fakt, że w wielu miejscach podkreśla atrybuty swojej władzy i swoich wielkich możliwości, każą też odczytywać tego typu różne aspekty właśnie w ten sposób. Biskup Tomicki, jeszcze o jednej rzeczy chciałam zwrócić uwagę, że wszystkie te elementy, które są zakomponowane tak, a nie inaczej w tej miniaturze oraz w pozostałych, są zakomponowane nieprzypadkowo. Sposób wykonywania takiego dzieła zakładał długie i pieczołowite przygotowanie wraz z rozrysowaniem planów kompozycji poszczególnych elementów dzieła, a ponadto też dzieło wykonywane tak kunsztowne, wykonywane tak długo, bo przynajmniej 5 lat i przez grupę artystów oraz kosztujące kilka wsi, nieprzypadkowo, jakby nie ma w tym przypadku i nie ma też możliwości, żeby ono było przygotowane w sposób niedopracowany też pod względem detali, które zawsze są znaczące. Biskup, żeby podkreślić rangę tego dzieła i swoje znaczenie w nim, czyli w tym de facto cyklu przedstawień biskupów w pierwszej części gnieźnieńskich, w wielu miejscach umieszcza swój herb oprócz herbu, oprócz zrównania swojego herbu z herbem króla w scenie otwierającej katalog arcybiskupów gnieźnieńskich. Widzimy go, ten herb, później, tak jak już Państwo mieliście okazję widzieć na następnych kartach, on jest umieszczony na końcu rozdziału wprowadzającego do historii arcybiskupów gnieźnieńskich.
oraz w poszczególnych innych miejscach. Na przykład tutaj jest miniatura przedstawiająca świętego Piotra, a w pasie, dolnym pasie bordiury w kręgu roślinnym widzimy jeszcze raz herb Łodzia. Święty Piotr jest świętym patronem biskupa Piotra Tomickiego, jego imiennikiem, więc nieprzypadkowo tutaj ten herb się znajduje. Ale też znajduje się w dolnym pasie bordiury herb Łodzia obok biskupa Janisława. Oraz obok biskupa Bodzanty, który według Długosza posługiwał się herbem Szeliga. Umieszczanie dużej ilości herbów w tym katalogu jest ciekawym dowodem na wysoką świadomość heraldyczną ówczesnych zamawiających. Herby identyfikują niemal wszystkich biskupów. Spośród tych niemal 40 wizerunków tylko bodajże 6 nie ma swoich herbów. Część z nich to są herby imaginacyjne, ponieważ epoka herbowa zaczyna się, można powiedzieć, w połowie XIV wieku. Pierwszym biskupem, który się pieczętuje znakiem, jest Janusz Bogoria Skotnicki, to jest 1360 rok mniej więcej. Od wcześniejsze biskupi, którzy zostali przedstawieni w katalogu arcybiskupów w tej księdze, którzy identyfikują się znakiem, są zidentyfikowani znakiem według Jana Długosza, ponieważ Długosz, pisząc wywody, pisząc historię ich życia, ich życiorysy, wywodzi ich, podkreśla ich pochodzenie również. Co ciekawe, jest pod tym względem jest sporo błędów w tym katalogu, to znaczy, nie mówiąc już o herbach imaginacyjnych, herby, które samostrzelnik wymalował, realnie istniejące herby, które on znał, zdarza się, że wymalował niezgodnie z tym, co Długosz napisał w tekście i co zresztą też artysta miał w tekście tego katalogu, bowiem tekst został napisany przed rozpoczęciem prac malarskich. Herby powtarzają się w wielu miejscach, natomiast jeszcze wracając do kwestii aspiracji politycznych i chciałabym rozwinąć trochę temat, który już był wprowadzony, a mianowicie czemu w scenie tytułowej do katalogu arcybiskupów nieźnieńskich mamy biskupa krakowskiego, czyli świętego Stanisława, podczas gdy święty Wojciech, który jest patronem arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, został przedstawiony dalej na stronie 17, a nie nawet nie w pierwszych 10 i w mniejszej miniaturze i z mniejszym kunsztem wymalowanej. Można tutaj snuć różne przypuszczenia i różne interpretacje. Pani nam mówiła o aspiracjach biskupstwa krakowskiego, które chciało współzawodniczyć z arcybiskupstwem gnieźnieńskim. Ja bym chciała też zwrócić uwagę na... chyba proszę o pomoc. Dobrze. Ja bym chciała zwrócić uwagę na fakt, właśnie na drugie dno tej sceny otwierającej. Święty Stanisław nie był ani jedynym patronem Królestwa Polskiego, tak jak mówiliśmy, ani pierwszym, bo historycznie pierwszym patronem był święty Wojciech, ani też
ani też biskupem gnieźnieńskim przede wszystkim, dlaczego on się tutaj pokazuje. I można by pomyśleć, że umieszczenie świętego Stanisława, który jak wiadomo zginął śmiercią tragiczną, zamordowany na zlecenie króla, umieszczenie go w takiej scenie też może być wymowne w kontekście potrzeb i aspiracji biskupa Tomickiego. Może to mieć takie znaczenie pewnej złowieszczej wskazówki dla króla, że wchodzenie w zatarg z biskupem dla królów nie kończy się zbyt dobrze. Ja bym chciała też Państwa zaprosić do zadawania pytań i do dyskusji też. Nasza rozmowa po wykładzie może mieć charakter nieco lżejszy, więc jeżeli Państwo byście chcieli coś powiedzieć albo na przykład polemizować się z taką tezą, no to bardzo Państwa zapraszam. Mowa też była o tym, co tam jest. Już przewijam dalej. No właśnie, sam rękopis, sam ten zabytek jest wyjątkowy. Trudno jest mu znaleźć wzory ideowe przede wszystkim jest mu trudno znaleźć. Jest to w zasadzie jeden z niewielu pocztów duchownych w zbiorach polskich, czy w ogóle w świecie sztuki. Bezpośrednie swoje odpowiedniki ma, tak jak już była mowa, w postaci pocztu biskupów krakowskich w klasztorze franciszkanów w Krakowie, w krużgankach klasztoru franciszkanów w Krakowie. Jego świeckim odpowiednikiem jest Liber Genezeos Familie Szydlowienzis, rękopis przedstawiający historię rodów i członków rodów Krzysztofa Szydłowieckiego, kanclerza koronnego, który był patronem samostrzelnika, zanim ten zaczął pracę dla biskupa Tomickiego. Natomiast jeśli... To było dekorowane przez samostrzelnika. Tak, tak, tak. A jednocześnie też ta Księga Rodów Szydłowieckich była autorstwa dekoracji, była autorstwa Stanisława Samostrzelnika. W warstwie formalnej i artystycznej one są bardzo zbliżone do pocztu biskupów gnieźnieńskich, przy czym ten odpowiednik Szydłowieckiego jest pocztem świeckim oczywiście. Można jednak znaleźć i ideowe, i stylistyczne odpowiedniki tego pocztu w sztuce południowo-niemieckiej, zwłaszcza w postaci materiałów propagandowych, bo tak można je nazwać, przygotowywanych przez cesarza Maksymiliana, przygotowywanych na dworze cesarskim cesarza Maksymiliana, z którym to dwór krakowski miał związki i polityczne, i też materialne związki, wysyłał posłów i te dzieła sztuki, które były przygotowywane w tym kręgu maksymiliańskim, niewątpliwie były tym posłom przedstawiane. Maksymilian do swojej machiny propagandowej zatrudniał szeregi świetnych artystów. Pracowali dla niego i Albrecht Dürer, Hans Baldung Green, Albrecht Ardorfer, Hans Burgmeier. I znane jest i zachowały się przykłady kilku rzeczy, na które chciałabym zwrócić Państwa uwagę. Na przykład serii zachowanych 123, także dość sporo, drzeworytów z wizerunkami świętych habsburskich do takiego dzieła, do dzieła o świętych habsburskich, wykonywanych od 1512 roku i niedokończonych, bo w 1519 roku Maksymilian umiera i to dzieło nie zostało opublikowane, ale częściowo. Natomiast w międzyczasie poszczególne te ryciny w formie druków ulotnych przenikają
do innych ośrodków europejskich i przenikają również do Krakowa, który ma silne związki i z Norymbergą, i z Wiedniem, i ogólnie z kulturą niemiecką i południowych Niemiec, też silne związki artystyczne, które możemy też na innych przykładach śledzić w tym katalogu. Jeszcze chwilkę o tym powiem później. Wydana przez Leonarda Becka księga z wizerunkami świętych habsburskich została wydana pierwotnie w formie rękopisów iluminowanych przez nadwornego malarza Maksymiliana Jorga Koldererera. A drzeworyty wykonywane w latach późniejszych zostały opublikowane w formie książki w 1522 roku, ale też, jak mówiłam, przenikały w formie druków ulotnych w różne strony. Tutaj możemy zobaczyć, że sposoby przedstawienia biskupów przypominają nam nieco sposoby przedstawienia biskupów w katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich. Wprawdzie ta interpretacja ma swoje słabości, ponieważ jak można się zastanowić, jak można przedstawić biskupa, który w uroczysty sposób musi być przedstawiony, no bo jakżeby inny, oraz w szacie pontyfikalnej. Pewien jest jakby mała możliwość przedstawiania tych postaci różnorodnie. No to zawsze będzie biskup, który stoi, albo siedzi, albo tronuje, albo siedzi na ławce, albo tronuje na tronie, albo jest pochylony nad pulpitem i coś pisze. Uroczysty strój pontyfikalny wygląda często tak samo. Charakter takiego przedstawienia musi być dość doniosły i w związku z tym pewne możliwości są ograniczone przedstawienia tych ludzi. Niemniej jednak fakt ścisłych związków politycznych i obecności zleceniodawców samostrzelnika na dworze wiedeńskim i też znajomość tych dzieł mogą nam wskazywać na to, że mogły one być, nawet jeśli nie bezpośrednimi wzorcami artystycznymi, to wzorcami ideowymi tych narzędzi propagandowych, jakimi między innymi był katalog arcybiskupów gnieźnieńskich. Możemy tu zobaczyć też, jak zadziała ten pilot, tak? Inne ilustracje. Jeśli mówimy o machinie propagandowej cesarza Maksymiliana, to warto zwrócić uwagę też na inne rzeczy. Tutaj widzimy łuk triumfalny, których taka ilustracja nie pokazuje skali tego dzieła. To jest, można by powiedzieć, tapeta, którą wykorzystywano do ozdabiania siedzib cesarskich oraz do przekazywania gościom, na przykład posłom z Polski. Tapeta, która się składa ze 192 rycin, które sklejone mają tam ponad kilkanaście metrów wysokości. To jest ten łuk triumfalny, jest jednym z elementów prac, które zlecał Maksymilian swoim artystom, takim jak właśnie łuk triumfalny, który tu Państwo widzicie, pochód triumfalny i wielki wóz. To wszystkie one są wieloskalowym cyklem wizerunków poprzedników cesarza i swoistym drzewem genealogicznym. Wielka skala przedsięwzięcia propagandowego cesarza Maksymiliana w tym przypadku ma też swoją wielką skalę materialną, bo tak jak mówiłam, to były gigantyczne rzeczy. Pochód triumfalny, który był przygotowywany również przez Albrechta Altdorfera, z wielu rycin złożony miał ponad 100 metrów długości. Można ten zabytek widzieć w Albertina, czy Albertina Wiedeńska przechowuje ten zabytek i niedawno pokazywano go na wystawie. Także
też skala tych przedsięwzięć pokazuje nam, jakie było zapotrzebowanie na tego typu przedsięwzięcia i też jakiej wielkiej skali one były organizowane. Mówię o tym dlatego, że nie bez przyczyny pokazuję Państwu te rzeczy, które robiono na zlecenie cesarza na dworze wiedeńskim. Pytanie, czy mógł je widzieć samostrzelnik przed opracowaniem katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich. Zakładam, że tak. Cysters to też jest odpowiedź na pytanie, które się w sali pojawiało wcześniej. Samostrzelnik został eksklaustrowany z opactwa cysterskiego w 1511 roku. I później wiadomo, że pracował dla Krzysztofa Szydłowieckiego, wielkiego kanclerza koronnego. Był jego opatem, jego wypadło mi słowo. W każdym razie jego nadwornym duchownym i kapelanem, tak, kapelanem. I wiadomo było powszechną praktyką, że kapelan towarzyszy w podróżach swojemu patronowi. Nie ma wprawdzie dokumentów, które by wskazywały na to, że samostrzelnik był w Wiedniu w czasie, kiedy odbywał się na przykład zjazd wiedeński, ale na podstawie różnych elementów w katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich, ale też nie tylko w tym zabytku, można wnioskować, że tak, ponieważ był bardzo dobrze zorientowany chociażby w prądach artystycznych, które były wówczas bardzo modne. Ja niestety nie mam tej ilustracji, ale na poprzednich ilustracjach mogliście Państwo widzieć przepiękne pejzaże, które są z tyłu za plecami arcybiskupów przedstawiane. One bezpośrednio można je powiązać ze szkołą naddunajską, z produkcją artystyczną Albrechta Altdorfera, Wolfa Hubera również. I to, w jaki sposób, jak one szybko przeniknęły do sztuki krakowskiej w latach 30. do sztuki krakowskiej, to jest fantastyczne i też świadczy o tym nie tylko o umiejętności artysty, który wymalował te fragmenty detalu pejzaży, o jego umiejętności obserwacji natury, ale też właśnie o takiej umiejętności rozpoznania, co jest modne w malarstwie i też szybkiej adaptacji tych wzorów. To jest... A czy to nawiązywanie do wzorów z kręgu Maksymiliana I Habsburga, do wzorów wiedeńskich, widoczne, jak słusznie mówisz, no w przejęciu żywcem typu pejzażu naddunajskiego, altdorferowskiego, huberowskiego, także kranachowskiego, widoczne żywcem w niektórych bordiurach, w ornamentyce, widoczne no w samej idei takiej wielkiej księgi genealogicznej. Czy to niesie ze sobą jakieś jawne albo niejawne przesłanie polityczne? No właśnie, nie ma wielu opracowań, które by się zajmowały tym zagadnieniem, a wydaje ono się arcyciekawe. Wiadomo, że postaci, które widzieliśmy w scenie tytułowej do katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich, tej ze świętym Stanisławem, łączyła wizja prohabsburska, wizja przyszłości Polski. Wiadomo też, że Krzysztof Szydłowiecki, wielki kanclerz koronny, wieloletni, przez 20 lat samostrzelnik, pracował dla Szydłowieckiego. Szydłowiecki był posłem, szczególnie ważnym posłem na dworze Maksymiliana. Właśnie pytanie, jak ważnym, czy jakby pytanie o pewną agenturalność
aktywności politycznej są jak najbardziej na czasie oraz też pojawiają się w literaturze. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Maksymilian nadał Krzysztofowi Szydłowickiemu tytuł barona Rzeszy oraz w 1515 roku udostojnił jego znak herbowy, dodając mu smoka. I tutaj w scenie rozpoczynającej katalog możemy zobaczyć. Spróbuję przewinąć do przodu, ale chyba się tak nie da zrobić, ale jeszcze raz wrócę do tej sceny tytułowej. Możemy zobaczyć już herb Szydłowieckiego ze smokiem, którego tego smoka on od czasu, kiedy został mu nadany przez cesarza, używał oczywiście. No właśnie, gdzieś tam pytanie jest jak najbardziej zasadne. Czy jest to możliwe, prawda, że jakaś taka niedopowiedziana intencja jest w tym zawarta, prawda? Biorąc też pod uwagę różne tendencje, raz antyhabsburskie poprzez Bonę Sforzę, raz prohabsburskie w okresie władzy Zygmunta I, który mimo, że dzieło było własności, w posiadaniu Piotra Tomickiego, no, mógł być jednym z potencjalnych odbiorców tych w końcu ceremonialnych iluminacji. Więc to oczywiście to jest pytanie tylko, którego nie rozwiążemy na pewno. No chyba, że jakieś dokumenty się jeszcze okażą, tak jak się czasem okazują. Ustawiczna nadzieja historyków i historyków sztuki, że nagle wychynie jakiś dokument i wszystko się wyjaśni. No czasem to się zdarza dość rzadko, ale myślę, że naprawdę historycy i historycy sztuki nie lubią dokumentów, bo te obdzierają ich z możliwości spekulacji i możliwości budowania kolejnych, często nawarstwiających się albo zaprzeczających sobie hipotez, bez których historia, rozumiana jako historiografia i historia sztuki, no tak naprawdę nie miałyby co robić. To niby taki żart. Mam różne... Czy coś jeszcze, tak? Przepraszam. Niewątpliwie, no właśnie, bo to jest z jednej strony pytanie o związki polityczne pomiędzy dworami, o aspiracje też i pewną wizję przyszłości Polski, ale też sprowadzając te pytania do naszego zagadnienia, czyli do pracy historyka sztuki, też pytania o związki takie na poziomie wymiany kulturowej pomiędzy krajami. Wiadomo było, że te inspiracje i w ogóle sami artyści przepływają, bo dwór krakowski nie był dworem prowincjonalnym, tylko no, przecież to Królestwo Polskie wówczas było w rozkwicie swojego potencjału i swoich możliwości, więc to nie był dwór prowincjonalny, tylko jeden ze ośrodków artystycznych w Europie. Też można by się zastanawiać, dlaczego tyle wzorców południowo-niemieckich jest obecnych w sztuce XVI wieku. Nie bez znaczenia pewnie mają dla tego faktu, dla tej obserwacji są też takie zagadnienia i takie fakty, jak na przykład zasiedlanie miast lokowanych na prawie magdeburskim ludnością niemiecką, na fakcie, że patrycjat miejski często był pochodzenia niemieckiego i miał szczególną predylekcję po prostu do wzorców artystycznych ze swojego obszaru kulturowego. Ale też w latach 20. XVI wieku w Krakowie przybywało wielu artystów niemieckich, artystów norymberskich, którzy wykonywali dzieła. Na przykład w Krakowie pracował brat Albrechta Dürera, który malował freski.
na dworze królewskim oraz na przykład Hans Sues z Kulmbachu, który wymalował ołtarz do kościoła Paulinów na Skałce. Znaczy, my tego nie wiemy, czy Hans Sues von Kulmbach, bardzo wybitny malarz norymberski z orbity Albrechta Dürera i to taki uczeń Dürera, no pierwszej wody, świetny malarz. Czy on rzeczywiście pracował w Krakowie, co oczywiście polskim historykom, historykom sztuki wydawało się konieczne, no bo skoro mieliśmy tutaj świetny, wspaniały dwór królewski, no to ten malarz z Norymbergi powinien tutaj przyjechać. No i nawet wyłoniono w jego tam twórczości cały polski okres. Tymczasem nowsze badania, no i w ogóle to on powinien przyjechać tutaj, tak jak przyjechał Veit Stoss, zupełnie niesłusznie znany, zwany Witem Stwoszem, prawda, Niemiec z Norymbergi. No bo chcieliśmy, żeby była taka fala napływu norymberskich artystów, a Norymberga wtedy obok Wiednia jest najlepszym, no może jeszcze obok Augsburga, jest najlepszym ośrodkiem artystycznym tej części Europy, no oni powinni przyjeżdżać do Krakowa. No. Trochę jesteśmy obecnie niepewni tej sytuacji, bo wygląda na to, że jednak Kulmbach siedział na miejscu w Norymberdze i realizował zlecenia tylko dla Krakowa, ale za to rzeczywiście całą masę niezwykle okazałych zleceń, takich dużych obrazów ołtarzowych, bardzo ważnych, dla bardzo ważnych, najważniejszych kościołów, począwszy od Mariackiego na kościele Paulinów na Skałce skończywszy. Więc to jest ślad taki bardzo żywych związków z ważnym ośrodkiem południowo-niemieckim. Inny to jeszcze jest malarz, który pracuje no, między innymi dla Wawelskiej katedry, Michael Lenz von Kitzingen. No a pewnie można by jeszcze więcej tych przykładów pokazywać, ale nie mamy tak dużo z kolei przykładów artystów, którzy byliby stale zakorzenieni na dworze wiedeńskim albo w tym obszarze wiedeńsko-naddunajskim, którzy by bezpośrednio działali dla Krakowa, dla mieszczaństwa krakowskiego, albo dla dworu krakowskiego, albo dla kleru krakowskiego. Tego nie ma. I teraz mamy taką dziwną sytuację, że ten Stanisław Samostrzelnik urasta nam do rangi takiego artysty, który wiąże Kraków, o którym ty powiedziałeś, że jest taki strasznie ważny, centralny w tej Europie centralnej, broń Boże nieprowincjonalny, słusznie, ale może nie do końca. Bo jeżeli on jest taki centralny, to gdzie są wielcy malarze polscy, królewscy? To są właśnie artyści, którzy działają w Norymberdze, gdzieś w Wiedniu albo w jakimś Sankt Florian i może coś tutaj jest stamtąd ściągane, ale nie ma właśnie poza Samostrzelnikiem takiego artysty. I teraz my go kreujemy na postać, która jest synonimem centralności, ważności Dworu Królewskiego i Krakowa jako ośrodka malarskiego. No bo nie jest kwestionowane, prawda, że mamy tu bardzo silny ośrodek architektury i rzeźby renesansowej, od Bereciego poczynając, to nie, nikt się z tym nie będzie spierał. Problem jest pewnym wyważeniem proporcji co do malarstwa lokalnego, prawda? I teraz wygląda na to, że to Samostrzelnik jest tym artystą, który gwarantuje międzynarodowość ośrodkowi krakowskiemu. Czy to nie jest taka konstrukcja historiograficzna, której my psychologicznie potrzebujemy, żeby kompensować pewne niedostatki innego malarstwa, na przykład tablicowego malarstwa, ówczesnego bardzo bogatego, cechowego malarstwa, ale jednak klasą nie dającego się równać z norymberskim czy wiedeńskim, prawda? Z wyjątkiem Samostrzelnika,
który nie jest malarzem tablicowym, bo pokazywany wcześniej portret biskupa Tomickiego w krużgankach franciszkańskich w Krakowie obraz tablicowy jest dziełem wielce wątpliwym, jako dzieło, domniemane dzieło samoszczelnika. On jest iluminatorem. No, to no tak, taką to jest mam właśnie, wątpliwość. To jest właśnie ciekawe zagadnienie, dlaczego. No właśnie, dlaczego takim liderem wśród artystów tego czasu stał się Stanisław Samostrzelnik i też artysta w porównaniu z możliwościami i efektem prac artystycznych artystów zagranicznych, to jednak no, dość umiarkowany, bo oczywiście ten zabytek jest wspaniały, kunsztowny i pięknie wypracowany, ale no jednak... Można nie, sobie nie, wyobrazić. Nie przesadzaj. To jest jednak wielkie dzieło i cały ten zespół dzieł przypisywanych Samostrzelnikowi na podstawie monogramu SC odczytywanemu Stanislaus Claro Tom Benzis, czyli z mogiły, Stanisław z mogiły, no to jest jednak wyjątkowo wysokiej klasy malarstwo książkowe. A można się kłócić oczywiście, porównując je z dziełami, nie wiem, brugisko-gandawskimi albo takim miniatorstwem florenckim, które zachowało się w bibliotece Macieja Korwina w Budzie. Właściwie się nie zachowało, bo tylko szczątkowo pozostały z tego fragmentu. To też jest wspaniałe miniaturstwo, prawda? I tutaj obok tego samostrzeli. Ale ja uważam, że to jest bardzo wysokiej klasy malarstwo. Na przykład, czy ono jest... Właściwie co nas w nim tak podnieca? Ja ciekaw jestem, co państwa w nim podnieca. Dlaczegoście tu państwo przyszli? Państwo przyszli na pewno zobaczyć zabytek, który nigdy nie jest pokazywany. Tak, tak. Aha, żeby zobaczyć coś, co jest ukryte gdzieś w skarbcu, tak? I nagle zostaje pokazane, no ale to znaczy, w skarbcu się przechowuje skarby. To na czym polega ta szczególna wartość, ta szczególność tego dzieła? Czy na tym, że ono jest, jak słyszeliśmy wielokrotnie, renesansowe, to znaczy postępowe w stosunku do średniowiecza, czy na tym, że ono jest tak cudownie realistyczne, a w pewnych partiach słyszeliśmy, prawda, iluzyjne, na przykład w bordiurach, iluzyjnie oddane stworzenia, rośliny, wici, kwiaty. Czy dlatego, że jest takie po prostu doskonałe i spójne? Bo ja mam wątpliwości co do wszystkich tych trzech kwestii. Sama powiedziałaś, że na przykład taki, mówią paradygmat, taki wzorzec, schemat realizmu, który nas uderza, prawda, w różnych elementach tych malowideł miniaturowych, no że on jest wielokrotnie rozbijany. Jak trzeba, samostrzelnik wprowadza hierarchię postaci. Święty Stanisław Największy, biskup Tomicki i król równorzędni, z tyłu postacie coraz mniejsze, te z kapituły krakowskiej i te z dworu królewskiego, no to moglibyśmy tak sloganowo czy schematycznie powiedzieć, że to jest typ obrazowania średniowiecznego jeszcze, a nie renesansowego. No ale tutaj ja stawiam taką hipotezę, że mimo, że całość jest renesansowa, bo te poszczególne elementy, które możemy łączyć ze sposobami malarstwa renesansowego, w następnych miniaturach one są, natomiast tutaj
że tak powiem, zamówienie było innego rodzaju. To znaczy samostrzelnik musiał wymyśleć, jak on ma przedstawić to, co ma przedstawić. To znaczy, no... No ale już wiemy, że przecież z i wykładu, i z tego, co ty przedstawiłaś, a poza tym jeszcze wiemy, dzięki znakomitemu studium monograficznemu koleżanki, no wiemy, że, no i też dzięki badaniom poprzedników, no że za tymi miniaturami stoi bardzo wiele wzorców, prawda? Takich czasem dość dokładnie, a czasem swobodnie przenoszonych. Łukasz Kozak mówił tutaj o graficznych wzorcach, ale są też różne inne wzorce, wzorce na przykład z miniaturstwa niderlandzkiego, XV-wiecznego, tak zwanego brugijsko-gandawskiego w bordiurach. Nie wszystkich zresztą. Są jakieś wzorce, być może przejmowane z rysunków, albo wręcz z takich wzorników architektonicznych, które musiały funkcjonować w warsztacie Bereciego i jego następców w Krakowie. Stąd te kandelabrowe, renesansowe, włoskie, rzeczywiście renesansowe, włoskie, silnie antykizujące motywy w niektórych bordiurach. Gdzie indziej mamy z kolei bordiury, które do złudzenia przypominają malarstwo książkowe, ornamentykę w malarstwie książkowym niemieckim. Właśnie znowuż raczej z kręgu wiedeńskiego. I no to... właśnie to, te renesansowe formy to jest taki punkt, za pomocą którego historycy się spierają. Ja jestem przedstawicielem partii niemieckiej w tym sporze. Bo ciekawe jest, że tak jak mówisz, w tych bordiurach widać te renesansowe formy z arabeską, z kandelabrami, z puttami. No okej, ale to tylko w części. A gdzie indziej te kwiaty, ślimaki, ważki, muchy, mogą Państwo je zobaczyć na wystawie, co przecież jest właśnie z tego malarstwa niderlandzkiego, książkowego, gandawsko-brugijskiego, które w istocie nazywane jest późno średniowieczne. Może jest tak, że my, posługując się słowami renesans, renesansowy, średniowieczny, no zbyt łatwo klasyfikujemy. To są takie etykietki, które w moim przekonaniu w przypadku takiego dzieła niewiele znaczą. Się wydaje, że to dzieło w ogóle należy do kompleksu sztuki około 1500 roku, aż po powiedzmy 1530, sztuki północnoeuropejskiej, która nie interesuje się w gruncie rzeczy swoją średniowiecznością, nie ma zresztą takiego pojęcia wtedy, ani swoją nowatorskością rozumianą jako renesansowa. To pojęcie u Włochów, rinascita, odnowy, antyku, występuje w piśmiennictwie, ale na północy z tym wcale nie jest tak prosto. A więc może klasyfikując to dzieło jako w części średniowieczne, w części renesansowe, dokonujemy anachronizacji. Czyli zabiegu, który nie odpowiada wyobrażeniom epoki, tych ludzi z epoki. Więc może tego nie należy w ogóle robić, a ta sztuka północna, około 1500, nawet z częścią twórczości Dürera, którego traktujemy na ogół jako artystę renesansowego, ale przecież ileż w nim tradycji średniowiecznej, że to jest taka sztuka, która zderzała się z importami z Włoch, stricte renesansowymi, stricte antykizowanymi, pragnęła wytworzyć taki własny styl północny, który zresztą Niemcy nazywali stylem Nazywali tę sztukę italianizowaną stylem Welsh,
a mówili o sztuce własnej, heimisch, takiej rodzimej. I to jest taka sztuka, w której wszystko ze wszystkim się splata. Tradycje stricte gotyckie z pewnymi nowymi cytatami z na przykład z ornamentyki stricte renesansowej, a wytwarza się z tego pewien konglomerat, który jest odrębny stylistycznie. Ani gotycki, ani renesansowy, albo i jeszcze gotycki, i już renesansowy. Więc jesteśmy w takim momencie pewnej indyferencji stylistycznej. Ale trzeba zapytać, czy w takim razie te cytaty, te wzorce, te inspiracje, o których mówiłaś, czy one się składają w integralną całość? Czy to jest taki addytywny, zestawiany, taka zestawiana składanka cytatów? Ja, Stanisław Samoszczelnik, proszę o to, świetnie znam się na tym, co modne w Niderlandach, kraju bogatym i pełnym sztuki. Ale oczywiście znam się także na najnowszych prądach włoskich, więc namaluję tobie, biskupie, ornamenty antykizowane włoskie. No ale też wiem, co się robi na dworze wiedeńskim u Maksymiliana, w końcu to cesarz. No to proszę, masz pejzaż naddunajski. Czy to jest taka składanka, czy też próba może i zacytowania modnych wzorców, ale jednak w całość, integralną całość. Jeżeli to byłaby czysta składanka, to albo ten artysta zachowuje się może nie schizofrenicznie, co raczej no, w taki sposób, że tworzy sztuczną ofertę ze sztucznie zestawianych motywów modnych, albo też, jeżeli to nie jest integralnie połączone, to możemy zacząć przypuszczać, że to wcale nie jest jeden malarz. Że Stanisław Samoszczelnik nie jest jednym malarzem. Ja tutaj niczego nowego nie wymyślam, bo i koleżanka, i jej wybitni poprzednicy już o tym pisali. Prawda? Stanisław Samoszczelnik może być kierownikiem zakładu produkcyjnego. Może być kierownikiem przedsiębiorstwa. Mogło być tak, że Stanisław Samoszczelnik, składając swoją sygnaturę, kładł markę warsztatu, który prowadził, a wykonawcami byli inni. Zatrudniani przez niego malarze. To jest taka skrajna sytuacja, ale my ją na przykład znamy z procedur warsztatowych i produkcyjnych z rejonu Niderlandów. Cały szereg słynnych artystów, miniaturzystów zapewne było raczej skrybami i kierownikami produkcji książek niż koniecznie malarzami. Ale różnie bywało. Właśnie ten zabytek jest też dobrym przykładem na to ilustracji tego, w jaki sposób pracowano w warsztacie iluminatorskim. Tutaj mogliście Państwo widzieć, że on jest niedokończony i były pokazywane strony, na których była bordiura, natomiast nie było widać środka, to znaczy tej sceny figuralnej nie było jeszcze wykończonej. I też sposób niedokończenia różnych innych dekoracji w innych miejscach pokazuje nam, jak ten warsztat mógł działać. I też to w pewnym stopniu tłumaczy to, co profesor powiedział przed chwilą, a mianowicie rozbieżności stylistyczne, ale też takiej materii malarskiej, umiejętności, takim pewnym w malarskości umiejętności oddania pewnych detali pomiędzy poszczególnymi elementami, bo niewątpliwie oglądając ten zabytek i miniatury, przyglądając się temu bardziej wnikliwie, można widzieć, że inaczej wyglądają postaci, inaczej na przykład są duże różnice pomiędzy umiejętnością malarską od wzorowania perspektywy we wnętrzu, w którym biskupi przebywają, a w przeciwieństwie do tych wspaniałych pejzaży, które mają tam głębie i wszystko jest wymalowane tak, jak należy i zgodnie
z tymi doświadczeniami i optyką nowoczesną w ówczesnym malarstwie, a jednocześnie znajdującym się w tej samym polu miniatury, więc to są dość zaskakujące rzeczy. Fakt niedokończenia tego rękopisu... Ale też są, przepraszam, są też niezgodności, prawda? Mamy na przykład, teraz nie powiem na której miniaturze, nie pamiętam tego dokładnie, nawet się pojawiła w pewnym momencie w trakcie wykładu, postać, zabicie mnie, nie pamiętam czyja. Chyba Marii w pokłonie trzech króli, albo postać króla w tymże pokłonie, draperia, obszerna bardzo, draperia szaty, o układzie fałdów, no takim powiedzielibyśmy gotyckim. Takim wziętym gdzieś z wzorców właśnie malarstwa niderlandzkiego, łamane fałdy, głęboko wymodelowane. A w innych przykładach większości, absolutnej większości, na przykład we wszystkich wizerunkach samych arcybiskupów, szaty są malowane wedle wzorca wiedeńskiego lub norymberskiego. To jest tak akurat, że ten sposób malowania szat, on wygląda, będę machał rękami, on wygląda w ten sposób, że idzie jakaś fałda, zakręca i w pewnym momencie tak się zawiązuje jak gdyby węzeł, bardzo nerwowym duktem prowadzona. To jest sposób prowadzenia fałd właśnie z tym takim punktowym zawęźleniem, charakterystyczny po prostu dla Albrechta Dürera, a potem rozpowszechniony bardzo szeroko w całych południowych Niemczech, także w twórczości Cranacha przebywającego jakiś czas w Wiedniu i tych wszystkich malarzy, o których mówiliśmy, Altdorfera i innych. I to jest tu bardzo silnie obecne, całkiem niewątpliwie wzięte z to jest zainspirowane malarstwem wiedeńskim. No ale właśnie, to jest ten drugi sposób malowania. Tak jakby inny malarz w pewnym momencie w ten stary sposób wykonał draperiowego króla. Ale mogło być tak, że ten malarz, jeden malarz, niech będzie Stanisław Samostrzelnik, że po prostu w pewnym momencie posłużył się innym wzorcem. Zwłaszcza, że ta scena pokłonu trzech króli, ona sięga w dość swobodny sposób, ale jednak do wzorców malarstwa niderlandzkiego, tablicowego malarstwa niderlandzkiego. Więc może mając rysunek, odrys, ewentualnie rycinę, po prostu powtórzył, przeniósł, skopiował ten układ fałdów tam. I to tłumaczy rozbieżność. Nie mówi o tym, że koniecznie byli to dwaj malarze. Albo ich więcej nawet, prawda? Ale też są ślady, o których ty pisałaś w swojej pracy, w swoim studium, no, że ewidentnych zmian. Na przykład, to zresztą można na wystawie zobaczyć, bodaj pierwsza plansza, niech Państwo zobaczą schodząc, ma bordiurę taką w typie renesansowo-włoskim z ornamentem kandelabrowym jak trzeba. I jeśli ją porównać z innymi bordiurami, które są różne, albo takie niemieckie, południowo-niemieckie, albo takie flamandzkie, niderlandzkie, brugijsko-gandawskie, iluzjonistyczne, to w tej pierwszej prowadzi się widź albo inne elementy kreską. W tych wszystkich pozostałych, czy włoskich w typie, czy niderlandzkich w typie, malarz każdy element podkreśla z jednej albo z drugiej strony, czasem nawet z dwóch, takim mocnym, brunatnym cieniem, żeby nadać plastyczność temu ornamentowi.
To by wskazywało, że jednak dwie ręce działały. No ale... i też tych dwóch rąk można się dopatrywać w czymś, co jest jeszcze łatwiejsze do obserwacji, a mianowicie w tych typach fizjonomicznych, o których mówiliśmy, ponieważ nie mogę się zgodzić z moją przedmówczynią, tak jak już Państwu wspominałam, że one są ściśle indywidualizowane, bo raczej one są stypizowane, natomiast te pewne subtelne różnice, które możemy obserwować, raczej wiązałabym z tym, że to kilku malarzy malowało te wizerunki niż z tym, że artysta miał cel, czy też umiejętność, żeby je wyraźnie rozróżnić. To by też jakby widać, że można by było pomyśleć, że celem artysty, czy to był samostrzelnik, czy warsztat samostrzelnika, który się składał z wielu malarzy, nie było nadawanie cech portretowych tym postaciom, bo analizując też różnice i zbieżności pomiędzy różnymi produkcjami tego warsztatu artystycznego, też dla Króla, dla Szydłowieckiego, dla Stanisława Gasztołda, magnata litewskiego, można widzieć, że na przykład Król w naszym rękopisie został przedstawiony w ten sposób, podczas gdy już w swoim modlitewniku, gdzie też mamy taki właśnie portret, domniemany portret Króla, jego fizjonomia jest zupełnie inna, a przecież artysta znał osobiście tego człowieka, dla którego oczywiście nie wiadomo, na jakiego rodzaju były to kontakty, ale niewątpliwie przebywał na dworze, przebywał w najściślejszym kręgu, wykonując pracę dla tych ludzi, więc podejrzewam, że jeżeli miałby taki cel, to mógłby wyobserwować i namalować te właśnie cechy portretowe, których tutaj jednak nie widzimy. Już z wami. Tak, w razie czego, proszę Państwa, ponieważ rozmawiamy, to można się wcinać, przerywać, ale właśnie kwestie fizjognomiczne i to, o czym powiedziałaś, że monarcha jest przedstawiony niekoniecznie w formie, to nie jest portret, w ogóle tutaj używanie słowa portret, nie powinno się stosować w ogóle słowa portret do tych przedstawień. To jest właśnie bardzo średniowieczne, no, po prostu przedstawiamy jakąś postać, która jest pewnym typem, to jest typ władcy i tego władcę możemy przedstawić tego samego na każdej miniaturze inaczej. Jak sięgniemy do malarstwa XIV-wiecznego, a XIII-wiecznego już bardzo i na przykład weźmiemy, nie wiem, produkcję paryską, Biblię Maciejowskiego, no to widzimy, król Dawid raz ma brodę, raz nie ma brody, a jest to powiedzmy epizod zbliżony w jego życiu i tu jest właśnie kwestia czegoś takiego. No to jest taka mocna cecha średniowiecznego malarstwa. I jeszcze to co Antoni, ty mówiłeś o właśnie kwestiach bordiur i wpływów, no to widzimy rzeczywiście coś, co Skubiszewski nazywa nawykiem warsztatowym. Są robaki, motyle, kwiaty, Brugia, Gandawa. Nagle są woluty, Włochy. Nagle widzimy ptaszki, Niemcy czy Wiedeń. Wszystko byłoby piękne i miałbyś absolutną rację. Ja też wtedy miałbym te racje. Ale problem jest taki, że niektóre bordiury wyglądają kompletnie absurdalnie. Są niemożliwe, a są. Może ja się mylę w rozpoznaniu, ale widzę takie bordiury, w których jedno pole, drugie pole, pół trzeciego pola jest gandawsko-brugijskie, to jest złe określenie, ale już tak mówimy. Większość z tych warsztatów było jednak Brugi, no ale wszystko jedno. Że to jest z tych wzorców wzięte, ale nagle jakoś powoli ta widź i ta cała ornamentyka się zmienia i nagle tak nabiera charakteru dekoracji, jaka mogłaby powstać gdzieś w kręgu Dürera w Norymberdze albo właśnie gdzieś w środowisku wiedeńskim. I to jest częste, że właśnie one nagle jedne przepływają w drugie. Co by
chyba było potwierdzeniem, no, że to jakaś jedna ręka, przynajmniej tego bordiurzysty, że to była jedna ręka. No bo nie ma jakiegoś zerwania jednego kawałka bordiury, nieskończone. Malarz umarł, przyszedł następca, dokończył. Bo to się powtarza i jest płynne przejście między dwoma typami ornamenty. Ale ja ci dołożę jeszcze jedną rzecz tutaj. Masz tę niderlandzką bordiurę, a tu nagle jest medalion w typie kamea po prostu. No tak, ale i to normalne. Antykizujący. A kto jest tam na tym antykizującym przedstawieniu, tym medalionie? Tak. Chrobry. Albo kolejny władca. No to jest już zupełnie, powiedzmy, eklektyczne. A mnie zdumiewa, dlaczego zrobili w końcu kościelny katalog, tak? Katalog godności kościelnych na zlecenie biskupa i cienia dewocji w tym nie ma, w tych bordiurach. Moja teza jest taka, artysta, muszę skończyć, poczekaj, jedno zdanie. Artysta, który znał dobrze, o ile znał, te bordiury w malarstwie niderlandzkim, no to musiał się natknąć, że w takich bordiurach, jeśli to był samoszczelnik, jeśli samoszczelnik był w Wiedniu, miał dostęp do biblioteki Maksymiliana I, w której było bardzo wiele, wystarczająco wiele świetnych manuskryptów produkcji niderlandzkiej o takich właśnie motywach, bordiurach, to tam się powinny znaleźć różne rzeczy. Nie tylko ptaszki, motylki, kwiatki, ale powinny się znaleźć oznaki pielgrzymie, powinny się znaleźć krzyże, krzyżyki, powinny znaleźć się różnego rodzaju znaki religijne, a tego w ogóle nie ma. To nie zostało pochwycone, przejęte. No właśnie, bo chyba nie działa ten mikrofon, ale moja teza jest taka, że to w pierwszej kolejności to było narzędzie polityczne do wywierania wpływu i nacisku na swoich oponentów, zwłaszcza, że w tym czasie biskupi toczyli też na różnych polach walkę z możnowładztwem, też zagrożenia były z różnego rodzaju, też nowe prądy w myśleniu o katolicyzmie, reformacja i wiele różnych innych rzeczy, które by stymulowały takiego fundatora jak biskup Tomiński do tego, żeby zamówić dzieło, które jego przedstawia jako, no właśnie, jako polityka, który ma ogromne wpływy, który bezpośrednio dziedziczy to dziedzictwo wielkich swoich poprzedników, którzy zostali w katalogu przedstawieni od tych początków państwa polskiego i kościoła w Polsce, od tych świętych. On się ustawia tam w linii, mimo że bezpośrednio ta linia jest, nawet jeżeli niewątpliwa, bo to jest złe słowo, ale no można powiedzieć, że to dzieło w tym swoim takim wyrazie politycznym to jest wręcz bezczelne. No to po prostu nie wiem jak, no ja bym nie miała odwagi jako właśnie chciałem tym swoim pytaniem sprowokować tę odpowiedź. Po prostu u Sulejmana przedstawienie się w ten sposób razem z królem kończyło się obcięciem głowy, krótko mówiąc. Nie mamy tej ostatniej miniatury, która miałaby przedstawiać właśnie Tomickiego i możemy sobie co tam by było, na co on by się poważył, bo nie dość, że on już zaczyna na pierwszej miniaturze, klęczy na równi z królem u stóp świętego Stanisława. No i ten Stanisław spogląda na biskupa Tomickiego, biskup Tomicki na Stanisława, są podobni. No i tu już widać co jest grane. No i zresztą też jest ironia w tym kodeksie, że Tomicki umiera i cała ta część krakowska nie jest dekorowana, zostały tylko bordiury. Jeszcze jest ważna rzecz, o której warto wspomnieć, bo może nie każdy sobie to uświadamia. Jakie było przeznaczenie takiego kodeksu? Bo
bo kodeksy to była własność prywatna, natomiast ona oczywiście nie służyła do prywatnej dewocji w zamknięciu. To był zresztą też sam format tego dzieła, proszę zwrócić uwagę, jaka to jest wielka księga też w takich realnych wymiarach. Sam ten format wskazuje na to, że to był przedmiot zbytku nie, oczywiście, do publicznej że mnie nie chodziło o jakąś więc... ewentualną funkcję dewocyjną. No, na pewno nie. O dewocyjną tylko, to w ogóle, że bo tam nie było tak naprawdę ale... powinny być jakieś takie wskazania na pobożność wielkich poprzedników. Więc no, jakby w Bordiurze się znalazły jakieś takie elementy religijne, to byłoby zgodne z dekorum średniowiecznym. Biskup Tomicki, który zresztą prowadził otwarty dwór, był patronem artystów, mecenasem sztuk, no, znał wielu wpływowych ludzi, z którymi się kontaktował. Dwór otwarty prowadził, była publicznie dostępna jego biblioteka, utrzymywał artystów i humanistów. Po prostu tym ludziom pokazywał ten zabytek i mówił, patrzcie, jaki jestem wielki. No to po prostu krótko można by było to sprowadzić do tego. Ale to właśnie zauważcie, że mamy tu sytuację, że tak majestatyczny kodeks, rękopis jest dekorowany właśnie jak powiedzmy te bordziury, jak małe godzinki do prywatnej dewocji, czyli nie ma tam właśnie motywów religijnych, tylko raczej motywy rozrywkowe, które mają nieco rozproszyć skupienie religijne czytelnika. No ale jest to w porównaniu z godzinkami, które są takie. Ale godzinki też przeznaczone rzekomo do prywatnej dewocji były przeznaczone jako przedmiot zbytku do pokazywania swoich możliwości. Tak, tak. To jest to pytanie. No. Nie, ale no, rzeczywiście jest różnica między stricte dewocyjnym, modlitewnym kodeksem, a tego rodzaju ceremonialnym kodeksem, prawda? Tutaj zresztą Łukasz podnosi kwestię skali, takiego dużego kodeksu, on jest w kategorii właśnie, można powiedzieć, takich większo, średnio dużych, no, bywały jeszcze większe, no ale to jest jednak duży kodeks. To proszę, żebyście Państwo wychodząc jeszcze spojrzeli, żegnając się z nim przez moment na otwarte strony, czy choćby na reprodukcje pokazane wokół, proszę sobie uświadomić jeszcze jedną rzecz. Iga powiedziała, to była kosztowna sprawa, ta fundacja. Parę wsi, tak? No i ja myślę, że parę bardzo dużych wsi zapewne, bo ten kodeks jest nie tylko cenny przez swój szczególny program polityczny, poprzez jego takie historyczne znaczenie, prawda? Poprzez rzeczywistą wirtuazerię artystyczną. Poprzez to wszystko, cośmy mówili, że chyba w integralny sposób łączy tradycje z nowymi pomysłami, nowymi modami, nowymi tendencjami, wskazując na to, jak ważny był ten ośrodek Tomickiego, tak? Właściwie dworu biskupiego, prawda? Ale także on jest kosztowny fizycznie. Dość duże miniatury, nie tam w malutkich, czasem takich godzinkach, całe strony wypełnione błękitami, które są malowane ultramaryną, czyli tą farbą ze sproszkowanego kamienia lapis lazuli, najdroższego pigmentu, droższego złota. Ogromne ilości złoceń, no nie płatkowych, ale złotą farbą też drogo. Kosztowne czerwienie kraplakowe. To są wszystko cenne farby, więc także z tego powodu warto zwracać uwagę na to. I to malowane w sposób... Mam takie wrażenie, nie, z pewnym rozmachem. W Niderlandach maluje się bardzo rygorystycznie, żeby nie nałożyć farby na drugą farbę, nie przekroczyć granicy farby, bo one są drogie. Ale to są cechowi rzemieślnicy,
którzy liczą się z pieniądzem. Tu widać, że ta fundacja była okazała, bo artysta dość swobodnie prowadził pędzel. Zresztą, no już nie z powodu finansowych, czy takiego bogactwa fundatora, ale pewnie z powodów stricte artystycznych wprowadził tak zwaną superpozycję farb, to znaczy, że kładł farbę, powiedzmy, błękitną z taką lazurową, z azurytu, a na nią kładł fiolet. To jest pewne nowum. Wcześniej jednak kładziono farby no, w obrębie jednej plamy, w jednej tonacji barwnej. Ale właśnie chciałem podkreślić tę materialną wartość takiego przedmiotu. To w owym czasie były dobra absolutnie luksusowe. Moglibyśmy pewnie rozmawiać jeszcze długo, długo i generalnie być może po tej naszej rozmowie Państwo spojrzą na ten rękopis zupełnie inaczej, nie tylko jako arcydzieło malarstwa książkowego, ale również wyraz pewnej próżności biskupiej. Proszę Państwa, jeszcze mamy chwilę na pytania, jeśli ktoś chciałby. Pytanie, jaki był udział, co było fizycznie ręką mistrza namalowane w tym kodeksie? Nie. Można próbować, ponieważ niektóre z tych miniatur mają sygnaturę. Natomiast oczywiście do końca tego nie wiadomo. Są dwie miniatury, gdzie jest sygnatura SC, czyli Stanisław Clara Tombenzis, Stanislaus Clara Tombenzis, tak jak była mowa o tym, Clara Tombenzis, czyli pochodzący z mogiły, czyli tej jasnej. Ale co z tego, że noszą te akurat miniatury sygnaturę, jak sytuacja może być identyczna, jak ze wspaniałym portretem Martena Zolmansa w Muzeum Narodowym w Warszawie, który nosi sprawdzoną grafologicznie sygnaturę samego Rembrandta, ale cały obraz jest ewidentnie tworem jego warsztatu, jego pomocników. Zwłaszcza, mogło że ten, i tak być. Zwłaszcza, że ta miniatura, o której ja mówię, sygnowana wcale nie jest najwybitniejsza w całej, w całym tym poczcie, z którym możemy oglądać. Trudna sprawa. To znaczy tylko takie rozpoznania tak zwane stylistyczno-krytyczne wchodzą w grę. No a wie pani, to jest subiektywność oka ludzkiego. Czy w poprzednich książkach iluminowanych przez tego samego iluminatora macie takie same problemy? Zawsze mamy problemy, dlatego że praktycznie niemal przy każdej książce iluminowanej jest kwestia, czy malował wyłącznie sam jeden kierownik tego warsztatu, czyli mistrz, czy też to jest wspólne dzieło no, tego zespołu produkcyjnego, jak go nazwałem, prawda? Bo my wiemy, że to były no, właśnie takie fabryki produkujące te najbardziej luksusowe przedmioty dla monarchów, a potem także dla najbogatszego mieszczaństwa. Potem się zrodził rynek, w ogóle taki wolny rynek, że pewne standardowe modlitewniki czy księgi można było produkować na sprzedaż. Ale też to wąski bardzo segment tego rynku. To strasznie wszystko było drogie, no ale były duże potrzeby. Więc te warsztaty były liczne, to wiemy skąd inąd. I też jest też tak, na przykład mamy cały szereg bardzo wybitnych niderlandzkich książek iluminowanych, co do których nie mieliśmy autora. A tam wymyślano mistrz tego i owego, mistrz tego i siamtego. Po czym okazało się z jakichś tam innych przekazów, że skryba, który pisał tekst, był zarazem malarzem. Więc są i takie sytuacje, kiedy indziej widzimy, że tekst, bordiury, miniatury, a nawet czasem te takie scenki w tak zwanych bas de page w dolnej części
były wykonywane przez na pewno różne ręce, prawda, różnych wykonawców. Także to jest trudne do uchwycenia inaczej niż tylko przez taką naoczność, że styl, że każdy powie, że ten styl jest no tak kompletnie różny. W takim przypadku jednak dzieła dość spójnego, mimo nawiązywania do różnych wzorów, to jest bardzo trudne. Wskazywaliśmy pewne różnice wykonawcze, ale nie umiemy ich tak zdefiniować, że ta karta to jest samostrzelnik, a ta karta to nie. Przedmiotu są próby zdefiniowania różnych rąk i tam wskazania, która dokładnie tam nawet się tych poszczególne ręce monogramami określa, żeby to widać, ale one są, no właśnie, pytanie, czy wątpliwe i czy jest sens robienia tego. A tak z drugiej strony, czy rozumiem, że nie mamy takich źródeł historycznych, jakiegoś zapisu, że tam, nie wiem, dla Jaśka z Olkusza 7 groszy za bordiury w roku? Akurat nie, w tym przypadku nie ma, nie, nie ma. Zdarzają się. Ja bym bardzo chciał jeszcze z wami rozmawiać długo. Zapytałbym o typy fizjognomiczne i na przykład wpływ tutaj myśli Dürera na kompozycję twarzy, czy po prostu samostrzelnik czerpał to też z jakichś, powiedzmy, traktatów fizjognomicznych, żeby oddać być może historię biskupa w jego twarzy. Chciałbym porozmawiać o tym, jak właśnie Dürer pisze z Wenecji, jak to go cenią, jakim jest samochwałą i jak to z kolei rzutuje na wpływ niemieckiej grafiki na malarstwo samostrzelnika. W ogóle moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, ale proszę Państwa, czas nasz się wyczerpuje i tak długo rozmawiamy. Przenosimy to ewentualnie do rozmowy przy samym rękopisie. Iga Jarzewicz, profesor Antoni Zięba, bardzo dziękuję. I proszę Państwa, zapraszam, przypominam, 19 marca spotykamy się tu nad rozmyślaniem przemyskim, czyli staropolski apokryf, dzieciństwo Jezusa, mały Jezusek wskrzeszający solonego śledzia i inne cuda, na pewno będzie równie ciekawie. Dziękuję Państwu i przypominam cały katalog arcybiskupów gnieźnieńskich i żywoty biskupów krakowskich na polona.pl. Mogą Państwo przekartkować, kiedy Państwo chcą.